Halleluja. Kochani, mamy marzec. Czy to nie jest cudowne? Witam Was, Kościół Domowy w żonie Jezusa Elbląg. 3 marca 2024. Piękna pogoda za oknem. Można powiedzieć, już chyba mamy wiosnę, ale możemy się spodziewać różnych rzeczy, jak to mówią w marcu, jak w garcu. Może za chwilę być zima. I będzie się trzeba tego trzymać, bo tak jest ułożone już dawno przez naszego Pana, zaplanowane Jezusa Chrystusa. Zatem chcielibyśmy Go dzisiaj uwielbić, wywyższyć. Chcielibyśmy dzisiaj wsłuchać się w Jego Słowo, bo On jest godzien tego wszystkiego. Bo On jest godzien, by Go chwalić, by Go czcić. Święty, niezmienny, swej dobroci, swej miłości wobec nas. I każdego z nas z osobna. Uwielbimy Go zatem, bo On jest godzien tego wszystkiego. Godzien chwały jest Baranek, święty, święty jest naród. Przed tronem łaski, jak kadzidło, niech się wzniesie nowa pieśń. Święty, 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 jest Pan Bóg Wszechmogący, On był i jest i przyjdzie znów. Całe stworzenie śpiewa, Królowi Królów cześć, Ty wszystkim dla mnie jest, więc będę Cię wielbić. Barwy tęczy przyodziany, was błyskawić gromów moc. Błogosławieństwo, chwała, moc, siłę, mądrość, cześć. Niech przyjmie Pan potężny Bóg. Święty, 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 jest Pan Bóg Wszechmogący. On był i jest i przyjdzie znów. Całe stworzenie śpiewa, Królowi Królów cześć. Tyś wszystkim dla mnie jest, więc będę Cię wielbić. Staję w podziwie, staję w zachwycie, gdy wspominam imię Twe. Jezu, Twe imię mocą, potęgą, żywą wodą, niepojęty wielki Bóg. Święty, 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 jest Pan Bóg Wszechmogący, On był, jest i przyjdzie znów. Całe stworzenie śpiewa, Królowi Królów cześć, Ty wszystkim dla mnie jest, więc będę Cię wielbić. Ciebie wielbić, Ciebie wywyższać. Święty, niezmienny, żywy i potężny Boże nasz Panie. Halleluja. Cieniu Twoich rąk ukryj proszę mnie, gdy boję się, gdy wokół mrok, bo światłem bądź nadzieją mnie. Wszystkim oczy śnie, głosem w sercu mym, jak ręka, która trzyma mnie nad brzegiem nocy, brzegiem dni. Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił. Niech nie
ponad Krysie Twój. Tak, Panie, tylko w Twoich ramieniach jest skryć. Tak, tylko, Panie, w Twoich ramieniach jest bezpieczeństwo. Bo jesteś cudownym Bogiem. Niezmiennym w swoim działaniu, niezmiennym w swoim, Panie, istnieniu wobec nas okazujesz Twoją łaskę, wobec nas okazujesz Twoją dobroć, bo jesteś cudownym Bogiem. O Panie cudowny, kto Ciebie raz poznał, ten nic innego pokochać nie może. Czuję, że tonę w Tobie jako jedno ziarenko piasku bezdennym. O oceanie, czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi we mnie, która by nie płonęła miłością ku Tobie. O Panie cudowny, kto Ciebie raz poznał, ten nic innego pokochać nie może. Czuję, że nie w Tobie jako jedno ziarenko piasku bezmiennym. O oceanie, czuję, że nie ma ani jednej kropli krwi we mnie, która by nie płonęła miłością ku Tobie. Tak, Panie, ani jednej kropli niech nie ma w nas, która by nie płonęła ku Tobie, Panie, ku Twojej, Panie, dobroci, ku Twojej miłości. Wobec nas, Panie, Twoja miłość, Twoja łaska, Panie, rozlewa się, Panie. Panie, kiedy klęczymy przed Tobą, kiedy oddajemy Tobie wszelką cześć i chwałę, by Ciebie wielbić, by Ciebie wywyższyć, bo jesteś godzien tego wszystkiego. Oto ja klęczę kolejny raz, oddaję co mam, wszystko co mam. Odnajdź mnie, Panie, przyciągnij mnie, tak blisko chcę być, przy Tobie chcę być. Twoim jestem, Twoim jestem, chcę lepiej Ciebie znać, chcę lepiej Ciebie znać. Twoim jestem, Twoim jestem, chcę lepiej Ciebie znać, chcę lepiej Ciebie znać. Obmyj mnie w łasce i prawdzie Twej, tak bardzo chcę żyć, Twej pełni chcę żyć. Słyszysz mnie, gdy wpadam w objęcia Twe, teraz mów Ty, mów do mnie Ty, Twoim jestem. Twoim jestem, chcę lepiej Ciebie znać, chcę lepiej Ciebie znać. Twoim jestem, Twoim jestem, chcę lepiej Ciebie znać, chcę lepiej Ciebie znać. Jak gwałtowny wiatr, we mnie wiej Ty sam, niech dzieje się to, czego chcesz, Panie. Jak gwałtowny sztorm, porusz duszę mą, niech dzieje się to, czego chcesz, Panie. Twoim jestem, Twoim jestem,
Chcę lepiej Ciebie znać. Twoim jestem. Chcę lepiej Ciebie znać. Tak, Panie, każdego dnia chcę lepiej Cię poznawać. Chcę lepiej, Panie, przybliżać i doświadczać Ciebie w swoim życiu. Bo tylko Ty dajesz nam, Panie, nowe szanse każdego dnia, że możemy po raz kolejny otwierać nasze oczy, nasze uszy. Możemy funkcjonować jako tako. Możemy, Panie, dzięki Twojej, Panie, dobroci, miłości, Panie, wciąż na nowo cieszyć się tym wszystkim, co dajesz nam każdego dnia, każdej godziny. Tobie niech będzie za wszystko cześć i chwała, wyżywszenie i uwielbienie. Halleluja. Halleluja, amen. Amen. Kochani, śledząc wydarzenia na tym świecie, obserwując różne sytuacje i rozważając wszystkie za i przeciw, stwierdziłem, że chociaż tak wiele lat niekiedy upływa od tego, kiedy to po raz któryś z nas obecnych, czy też nieobecnych zawierzył swoje życie Bogu, kiedy to jeszcze nawet kiedy Go nie znając, nasze, można powiedzieć, rozumienie, kim tak naprawdę jest Bóg i w jakim celu my jesteśmy poprzez Boga stworzeni i co za tym wszystkim idzie. Czy wystarczy nam na tym pozostać, kiedy to zawierzyliśmy nasze życie Bogu i już nic nie robiąc, oczekując tylko dalszych biegów wydarzeń w naszym życiu, co się wydarzy, co też po prostu zaistnieje na dany czas, na daną okoliczność. I tak wielu z nas przy takim myśleniu, przy takim postępowaniu stoi w miejscu. A przecież Boże Słowo mówi o tym, aby każdy z nas miał tą chęć rozwoju. Miał tą nieodpartą możliwość właściwego myślenia. Gdyż Bóg każdego z nas obdarzył rozumem, a my powinniśmy z niego umiejętnie korzystać. Aby nie czynić rzeczy niewłaściwych, aby nie podejmować niewłaściwych decyzji. Nie możemy zatrzymać się w jednym miejscu i tylko oczekując na przebieg po prostu danych wydarzeń, co ma się zdarzyć, co ma się odbyć w danej sytuacji. Czekamy tak i stygniemy coraz bardziej. I zamiera w nas ta Boża miłość, którą Bóg w swojej łasce nas obdarzył. Chcę dzisiaj mówić na temat niedojrzałości. Niedojrzałości, która po prostu powoduje takie stany rzeczy. I temat dzisiejszego rozważania będzie taki. Objawy niedojrzałości, pora włączyć myślenie. I kiedy otwieramy pierwszy list do Koryntian, znajdujemy w trzecim rozdziale takie, otóż, słowa od pierwszego wersetu. A ja nie mogłem, bracia, przemawiać do was jako do ludzi duchowych, lecz jako do cielesnych, jak do niemowląt w Chrystusie. Mleko wam dałem, a nie pokarm stały, byście byli niemocni. Zresztą i nadal nie jesteście mocni. Ciągle przecież jeszcze jesteście cieleśni. Jeżeli bowiem jest między wami zawiść, niezgoda, to czyż nie jesteście cieleśni i nie postępujecie tylko po ludzku? Skoro jeden mówi, ja jestem Pawła, a drugi, ja jestem Apolosa,
to czyż nie postępujecie tylko po ludzku? Kimże jest Apollos? Albo kim jest Paweł? Sługami, którzy przez których uwierzyliście według tego, co każdemu dał Pan. Ja siałem, Apollos podlewał, lecz Bóg dał wzrost. Otóż nic nie znaczy ten, który sieje, ani ten, który podlewa, tylko ten, który daje wzrost. Bóg, ten, który sieje i ten, który podlewa, stanowią jedno. Każdy według własnego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami Boga. Wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, któż inny zaś wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, co jak buduje. Fundamentu bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym jest Jezus Chrystus. I tak, jak ktoś na tym fundamencie buduje ze złota, ze srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy. Tak też jawne się stanie dzieło każdego. Odsłoni je dzień Pański, okaże się bowiem w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę. Ten zaś, którego dzieło spłonie, poniesie szkodę. Sam wprawdzie ocaleje, tak jakby przez ogień. Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj się nikt nie łudzi, jeśli ktoś pośród was nie ma, że jest mądry na tym świecie, niech stanie się głupim, by posiadał mądrości. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane, on udaremnia zamysły przebiegłych. Lub także wie Pan, że próżne są zamysły mędrców. Wszystko bowiem jest wasze. Czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe. Wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga. Kochani, zwróćmy konkretną uwagę na to. Kiedy czytamy na samym początku, kiedy apostoł Paweł, bo jest autorem tegoż listu pierwszego do Koryntian, mówi, oto dałem wam pokarm stały, byście byli niemocni. Zresztą i nadal nie jesteście mocni. Dlaczego tak się dzieje, kiedy mamy czegoś po prostu wystarczającym, po prostu słowa tego znaczenia dużo, nie umiemy we właściwy sposób tego korzystać. Ciągle by chcieli czegoś nowego, czegoś wspanialszego, a tymczasem nie umiemy docenić, co na dany czas mamy dane. Kiedy będziemy mieli korzystać z tych dobrodziejstw naszego Pana Jezusa Chrystusa,
na czas obecny, co nam oferuje, to i wtedy Bóg w swojej łaskawości, kiedy to zauważy, że trwamy w tym, umiemy z tego korzystać, realizować, da nam coś, można powiedzieć, smaczniejszego do spożycia. Wspanialsze rzeczy, wspanialsze po prostu zadania, które przed nami są. Bo nie jest tak w Bożym Królestwie, że ktoś jest bezczynny. Nie robi nic, tak jak powiedziałem na samym początku, tylko oczekuje tego, co w danym czasie się wydarzy. Nie robi z tym nic, nie przykłada tego uwagi, ale żyje po prostu trybem takim zastoju. I nie rozwija się. Nie rozwija się. Niedojrzałość powoduje to, że stajesz się niedoskonałym narzędziem. Jakby po prostu niedopracowanym do danej sytuacji. Niedopracowanym do danej okoliczności. I kiedy ta nasza niedojrzałość będzie po prostu w nas narastała, po prostu można powiedzieć, zazerwiejemy. Bo nie będziemy chcieli się rozwijać. Bo oczekujemy tego, aby już to się wszystko wreszcie zakończyło. Bóg docenia w nas co? To, że się rozwijamy, chcemy tego rozwoju. Kiedy On zauważy, że my coraz bardziej będziemy chcieli się rozwijać, tak jak Wam mówił w Bożym Słowie, oto daję Wam co? Chcenie i wykonanie. Wykonanie będzie naznaczone Bożym działaniem. Kiedy Duch Święty namaści Cię do odpowiednich zadań, wyznaczy Cię, Ty po prostu sam będziesz się temu wszystkiemu dziwił, że myślałeś tak na początku, a jest inaczej. Bo pozwoliłeś, aby ten wewnętrzny człowiek duchowy zaczął się rozwijać i mógł być użyteczny. Musimy włączyć myślenie. Musimy przestać być niedojrzałymi, by Boża moc w nas się realizowała. W świecie, w którym się teraz obecnie znajdujemy, dążą do tego tak zwani globaliści, aby ludzi upodlić do tego po prostu momentu, cofnąć do rozwoju, powiedzmy, człowieka, który, tak jak kiedyś się uczyli, kamienia łupanego, że dopiero zaczyna się rozwijać, cofnąć do tego miejsca, aby człowiek miał taki niedorozwój. Był po prostu sterowany ich po prostu myślami, co oni sobie chcą, to będą z człowiekiem robili. My, jako ci, którzy zapragnęli pójść za Jezusem, musimy być ponadto. Musimy się rozwijać, aby to, co w tym świecie nam oferują, nas nie zatruło. Bo kiedy będziemy pełni rozwoju Bożego działania w nas, wtedy świat nie będzie miał nic nam do zaoferowania. To my będziemy tym wyznacznikiem dla tych, którzy giną, aby im wskazać właściwe cele, jakie są w Jezusie Chrystusie. To, co Bóg oferuje swojej miłości, swojej dobroci. On poświęciwszy samego siebie jako ofiarę dobrowolną, Jezus Chrystus sprowadził się do tego miejsca, aby poświęcić samego siebie. Nie dla własnego widzimisię, oto ja wam pokażę, jakim jestem wielkim Bogiem i dam się ukrzyżować. On wcale tego nie musiał robić, bo był Bogiem i jest Bogiem. Zrobił to wobec każdego człowieka, bo Jego miłość, która jest ponad wszystko,
powodowała to, że oto człowiecze chcę cię ratować. Z tego, co przyjdzie na ten świat, z tego, co jest już na tym świecie. Abyś nie zginął w czeluściach piekielnych, ale byś mógł być razem ze mną w chwale tam w górze. I to jest właśnie to, co w nas powinno po prostu narastać. Pora włączyć myślenie, właściwe myślenie, by objawy niedojrzałości w nas po prostu ustawały. Musimy się na nowo odrodzić z tego miejsca niedojrzałości, by stać się wytrawnym, wspaniałym owocem. Dojrzałym owocem. Smacznym owocem. Którego można zebrać. Z którego można spożyć. Co jest owocem w naszych ustach? Boże Słowo. Słowo, które będzie jak miód, jak plaster miody na nasze po prostu podniebienie wpływał, że będziemy się z tym czuli dobrze. Wiecie, jak smakuje świeży miód z pasieki? Miałem okazję kiedyś, dawno temu już, próbować, ale ten smak pozostanie zawsze w moich ustach. Także ten smak, przedsmak nawet, tego, co Bóg ma jeszcze dla nas do zaoferowania, niech będzie to dla was motywacją. Niech to będzie dla was po prostu chęcią, aby się rozwijać. Bo kiedy będziemy w pełni rozwiniętym tym owocem, będziemy użyteczni dla naszego Pana. Nie będziemy zgniłkiem, który po prostu się popsuł i go wyrzucono na gnojowisko, by po czym się rozłożył, robaki go zeżerły i wsiąkło wszystko to do ziemi. Do tych celów nie jesteśmy stworzeni. Stworzeni jesteśmy, by wielbić naszego Pana, by obwieszczać Jego dzieła i Jego potęgę. Że On wkrótce przychodzi jako ten, który to zapowiedział. Oto wkrótce przychodzi nasz Pan Jezus Chrystus. A Jego zapłata jest za Nim. Dla każdego, który zapragnie pójść za Nim. Nagroda czeka nas. Czekają nas po prostu korony chwały. Czy pragniesz tego wszystkiego? Czy usiądziesz sobie na swoim krześle, w swojej społeczności, czy to jest Boże Kościele, i czekasz, aż przyjdzie Boże wybawienie. One już się zbliża, one już jest w nas i pośród nas. Halleluja. Amen. Kochani, jeszcze raz powiem. Pora włączyć myślenie. Nie możemy być niedojrzali, ale pełni owocu do zbioru na naszego Pana Jezusa Chrystusa. Widzę, że tutaj moja żona się wychyla, aby coś chyba dodać do tego, bo tak mam nadzieję, że właśnie o to chodzi, aby mogło wszystko się zazębiać, mieć właściwe znaczenie, że oto jedność jest pośród nas, jedne myślenie, jeden Bóg, Jezus Chrystus. Chciejcie posłuchać tego wszystkiego i rozważyć tego, aby się rozwijać, zachęcać. Witajcie, moi drodzy. Chcę dodać do tego, co powiedział mój szanowny małżonek na temat dojrzałości. Teraz przeczytam list do Rzymian, rozdział 12. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali wasze ciała jako ofiarę żywą, świętą, przyjemną Bogu. To jest wasza rozumna służba.
a nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Mówi bowiem przez łaskę, która jest mi dana, każdemu, kto jest wśród was, aby nie myślał o sobie więcej niż należy, ale żeby myślał o sobie skromnie, stosownie do miary wiary, jakiej Bóg każdemu udzielił. Jeszcze raz chcę podkreślić bardzo ważny werset, bardzo ważne słowa. Weźcie to jak najgłębiej do swoich serc i niech to przynosi przeobfity, piękny owoc. A nie dostosowujcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez odnowienie waszego umysłu, abyście mogli rozeznać, co jest dobrą, przyjemną i doskonałą wolą Boga. Amen. Amen. Drodzy, czyż to nie jest wspaniałe, kiedy po raz kolejny dzisiaj słyszymy z tego miejsca o myśleniu, właściwym myśleniu, przemienieniu naszego myślenia dotychczasowego w te myślenie według Bożego Słowa. Przemienienie naszego umysłu niedojrzałości, aby włączyć myślenie właściwe. Halleluja! Halleluja! Kochani, i chcemy przejść teraz do kolejnego po prostu miejsca naszego spotkania, aby wspominać to wszystko, co się wydarzyło, kiedy nasz Pan wraz z uczniami zasiadł przy jednym stole, aby im mówić o tym wszystkim, co ma się odbyć w danym czasie i danej okoliczności. Kiedy im przekazał wszystkie te wskazówki dotyczące jego śmierci, zmartwychwstania. I chcemy dzisiaj to wspominać. Zatem otwórzmy pierwszy list do Koryntian, 11 rozdział. Od 23 wersetu będę czytał. Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: to jest ciało moje, za was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie skończywszy wieczerze, wziął kielich, mówiąc: ten kielich jest nowym przymierzem we krwi mojej. Czyńcie to na inne razy, pić będziecie na moją pamiątkę. Ilekroć bowiem spożywacie chleb albo pijecie kielich pański, śmierć pańską głosicie, aż przyjdzie. Dlatego też kto spożywa chleb lub pije kielich pański niegodnie, winny będzie ciała i krwi pańskiej. Maranata, przyjdź Panie Jezu, oczekujemy Twego przyjścia. Chwale. Będę znosił modlitwę nad chlebem, aby miało wszystko właściwe znaczenie za Jego ofiarę, za Jego mękę. Drogi Jezu, ja dziękuję Ci za Twoją ofiarę z Twojego ciała. Dziękuję Ci, Jezu, że Ty dobrowolnie wobec każdego człowieka zgodziłeś ponieść, Panie, wszystko na swoich barkach. Zostałeś pobity na swoim ciele. Twoje ciało nie przypominało ciała ludzkiego, lecz jeden wrzód, jedną ropiającą ranę. Tak bardzo ukochałeś nas. Tak bardzo postanowiłeś to z Twojej miłości uczynić dla każdego człowieka, że poświęciłeś się dla każdego z nas. Halleluja. I oto postanowiono Cię także ubiczować, drogi Jezu. Biczowano Cię tak, że aż Twoja święta krew pływała na posadzkę, na tym placu, kiedy Cię tam biczowano. Lecz ludziom było mało. Postanowili Cię ukrzyżować.
i zawiedli cię na wzgórze Golgoty, zwane wzgórzem czaszki. Tam postanowili cię ukrzyżować, drogi Jezu, i przywili cię do krzyża, na którym zawisłeś. Twoja święta krew spływała z twoich rąk, z twoich nóg, z twojego boku. I cieknąc w dół krzyża wsiąkała w ziemię, wołając za każdym z nas głośniej niż krew Abla, święta twoja krew, którą ty poświęciłeś za nas. Jest dla nas odnowieniem, osłoną i ochroną, wybawieniem i odkupieniem. Dziękuję ci za ofiarę swojej świętej krwi. Jako nasz Pan czynił, tak i my czynimy, łamiąc ten chleb, rozdając go między sobą. Następnie rozbawimy wino, tak jak i to nasz Pan czynił. Będziemy też go dziękować mu za wszystko. Alleluja. Drogi Ojcze, dziękuję ci za cudowną łaskę, za cudowną miłość, Panie, że żyjesz i królujesz, że wkrótce przyjdziesz po swój lud wybrany, po swoje dzieci. Tobie niech będzie wielka chwała, moc i uwielbienie. Alleluja, amen. Dziękuję, Boże Ojcze, za niezmierzone twoje łaski w moim życiu. Dziękuję, że już mnie te chore kolano, już mnie mniej boli, że potrafię jednak uczynić niepewne swoje kroki. Dziękuję, że ty trzymasz moje nóżki na skale. Boże Ojcze, ja się wstawiam za WTZCP-ów 14D, za tymi ludźmi, za tymi współuczestnikami, aby to każdy wobec każdego był miłosiernie usposobiony, żeby tam ucichły wszelkie pomówienia, plotki, intrygi. Boże Ojcze, spraw, żeby tam zapanowała jedna wielka miłość, zgoda, a co i kadrze terapeutów, daj twoją cierpliwość, daj twoje miłosierdzie i twoje spojrzenie na to wszystko. Alleluja, amen. Amen. Mój Pan i mój Bóg przyszedł na ten świat, na krzyżu zapłacił za mój grzech. Cierpiał sam, opuszczony przez ludzi, z jego ram płynęła woda i chleb. Na Golgocie, mój Pan położył życie swe. Na Golgocie, mój Pan położył życie swe. Teraz i ty porzuć swoje grzechy i pod krzyż z wiarą do niego idź. On dobrze cię zna, wie naprawdę, kim jesteś. Zawierz mu, on zmieni życie twe. Na Golgocie, mój Pan położył życie swe. Na Golgocie, mój Pan położył życie swe. Teraz już wiem, on umarł za mnie. Jego krew oczyszcza z grzechów mnie. Wiem, że mój Pan ma wszelką moc
I tam, gdzie On jest, będę i ja. Alleluja, alleluja. Jezus żyje, On w ulicy Ojca jest. Alleluja, alleluja. On zmartwychwstał, po prawicy Ojca jest. Nasz Pan i Bóg, nasz Pan i Bóg. On zwycięzcą, On barankiem jest. Nasz Pan i Bóg, nasz Pan i Bóg. On królem całej ziemi jest. Zwyciężył lew z pokolenia Judy. Ten, kto chce, niech darmo weźmie wody życia. Halleluja, halleluja. Przyjdź, weź darmo wodę życia. Przyjdź, wołam, przyjdź. Weź darmo wodę życia. Halleluja. Wszelka chwała Tobie, Boże nasz Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko, Panie. Co, Panie, przygotowałeś, Panie, już w nadchodzącym tygodniu dla każdego z nas. Prosimy Cię o Twoje prowadzenie, Panie, wobec każdego z nas, Panie, aby, Panie, nasze myślenie, Panie, było właściwe. Nasze postępowanie było pełne rozwoju, Panie, i chęci, Panie, podążania za Tobą, Jezu. O to Cię prosimy w potężnym Twoim świętym imieniu Jezusa Chrystusa, Pana naszego i Odkupiciela. Halleluja. Amen. Łaska Pana naszego, miłość Boga Ojca i społeczność w Duchu Świętym niech będzie z Wami wszystkimi aż do przyjścia Jego chwale. Halleluja. Amen. Amen.